Norwegia czy Austria. No, w tej chwili wszystko wskazuje na to, że Norwegowie mają naprawdę przewagę 23,6 punktów nad Austriakami, a więc Anders Bardal po prostu powinien spokojnie zrobić swoje. No i walka o trzecie miejsce. Niemcy i Japończycy. Tam jest różnica tylko 3 punktów, ale teraz Roman Kołdelka. No i proszę, ależ oddał skok teraz Roman Kołdelka. Oj, zagrożone jest to nasze w tej chwili 7 miejsce. Naprawdę, aż speaker głośno powiedział, szacunek, 141 metrów. Tak daleko w serii finałowej nikt nie skoczył. To jest najdłuższy skok serii finałowej. Roman Kołdelka, 141 metrów. I to w niekorzystnych warunkach, plus ponad 4 punkty dla Romana Kołdelki. Dawid Irołtek na naszych ekranach. No i Kamil Stoch za moment. Widzą.